Witam Was bardzo serdecznie w imieniu Teatru Lalek i Graszka. Moi drodzy, za chwilę zobaczycie legendę o powstaniu Warszawy, Wars i Sawa. Historia, która się tutaj wydarzy, miała miejsce bardzo dawno temu. Tak dawno, że w zasadzie nikt tego nie pamięta. No, w tych czasach nie było ani radia, ani elektryczności, ani samochodów, ani telefonów, ale była już Wisła. I właśnie nad Wisłą mieszkała główna bohaterka dzisiejszej opowieści o imieniu Sawa. Daśku! Słyszycie? To chyba ona. Pora, abyście sami dowiedzieli się, co tak naprawdę się wydarzyło. Daszku, gdzie się schowałeś? Hej, zaczekaj na mnie! Daszku! Jak chcesz się bawić w chowanego, to musisz dać mi szansę. Ja nie mam skrzydeł. Gdzie on się schował? Pewnie jest za tym kwiatkiem. Rebek! Przepraszam cię, żabciu! Tu jesteś! O, spokojnie. Nie chciałam cię niepokoić. Szukam tylko pewnego skrzydlatego żartownisia. I chyba już wiem, gdzie się schował. Mam cię! Ojej, masz tu gniazdo. Więc nie bawiłaś się ze mną w chowanego? Mogłeś od razu powiedzieć. Nie robiłabym tyle hałasu. Jak ja zwierząt nienawidzę, aż mnie trzęsie, gdy je widzę. Skaczą, chodzą czy pełzają, na mój gniew się narażają. Lecz najbardziej wśród zwierzaków nienawidzę ptaków. W ramach akcji takiej Lato w Goku mamy cykl zajęć dla dzieci i dla mieszkańców, bo cechą wspólną jest to, że one są plenerowe. Dzisiaj mamy teatrzyk, teatr Lalek i Graszka, spektakl Wars i Sawa. Spektakl ten zakończył warsztaty teatralne, dzieci będą mogły poznać budowę lalek, zasadę konstruowania scenariusza i w ogóle spróbować wystąpić. Takie na dzisiaj przygotowaliśmy atrakcje. No, po minach dzieci widać, że podoba im się spektakl. Tak, to jest. Często zapraszamy ten teatr, są to profesjonalni aktorzy, którzy naprawdę przygotowują spektakle wysokiej jakości i zawsze wrażenia są bardzo dobre i też lalki, które mają, cała scenografia jest bardzo dobrze zawsze przygotowana. Wspomniała Pani o akcji Lato w Wisznicach, czyli rozumiem, że w ciągu tygodnia też odbywają się jakieś różne zajęcia? W ramach takiej akcji z Gokiem mamy zajęcia plenerowe dla dzieci i dla dorosłych. To jest kino samochodowe, kino na leżaczkach, zajęcia teatralne. Także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie mieszkańców do korzystania. Są też zajęcia dla dorosłych, z pilates, są zajęcia z ruchowe, także można coś robić. Mimo koronawirusa coś próbujemy jednak zrobić. To z nim trzymałem pisklęta. No to zaraz zamilkniecie na wieki. Jakieś ostatnie życzenie? Nie rób im krzywdy. O, gadają ludzkim głosem? Słyszysz? Nie rób im nic złego. A to ty? Ale ja nie chcę zrobić im nic złego. Ja tylko chcę, żeby ociechł na zawsze ten przeklęty śpiew. Wolę, żebyś to mnie skrzywdził. Naprawdę? Byłabyś gotowa poświęcić się dla tych marnych, bieżastych stworzonek? Tak, byłabym gotowa. O, odważna jesteś. No, w takim razie zgoda. Oszczędzę te pierzaste paskudy. Ale za to ty będziesz mi służyć. Ja? Tak, oczywiście pod wodą. Żebyś była na każde moje zginienie. Tylko co by cię tu przemienić? Przemienić? Może w łabędzia? W łabędzia? Nie, w łabędzia nie. Zaraz byś mi odleciała i tyle bym cię widział. Poza tym łabędź to ptak. Ale nie mogę się poddać. Muszę go pokonać. Taka okazja trafia się tylko raz w życiu. Nie mam już siły. Ale on też już chyba słabnie. Tak! Nie ma już siły. Udało się! No, sumie. O, jesteś bardzo silny. A jednak cię pokonałem. Gratuluję. Kto to powiedział? Ja, Marsie. Zaraz. Ale ty jesteś rybą, a mówisz w ludzkim języku. Żyję w Wiśle już 99 lat i od tylu lat przyglądam się ludziom i słucham,
O czym rozmawiają kąpiące się dzieci, robiące pranie kobiety, no i rybacy, planujący o świcie, gdzie wybrać się na połów.